Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Trzynasty pakiet sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji staje się faktem. Ambasadorowie krajów Unii przyjęli ten pakiet i tutaj, zgodnie chociażby z doniesieniami agencji Bloomberg, powołującej się na doniesienia zawierające propozycje tego pakietu, nowym ograniczeniom ma zostać poddanych. 55 firm i około 60 osób z Rosji, które są zaangażowane w produkcję broni, czy też dostawy istotnych, kluczowych technologii, komponentów elektronicznych dla rosyjskiego przemysłu obronnego i tym podobnych kwestii. Czy ten pakiet coś zmieni? Moim zdaniem absolutnie nic, a na pewno nic w znaczeniu strategicznym. Podobnie jak 12 pakietów poprzednich. Wiemy doskonale, że te wszystkie przewidywania różnego, różnej maści komentatorów, publicystów, polityków, którzy od końca lutego 2022 roku zapowiadali, że rosyjska gospodarka się załamie, że Rosja się rozpadnie, byli nawet tacy, którzy wręcz prognozowali, że do lata 2023 roku Rosja się rozpadnie. To już przez litość nie będę wymieniał nazwisk tych wszystkich, którzy. Którzy wieszczyli upadek Rosji, upadek rosyjskiej gospodarki, ale to oczywiście jest element propagandy i tej narracji, która była uprawiana i jest zresztą uprawiana po dziś dzień. Warto jednak spojrzeć na rzeczywistość taką, jaką ona jest, jak to wszystko wygląda. Widać, że nastroje społeczne robią się niebezpiecznie, bo można powiedzieć, niebezpiecznie napięte i oczywiście nie bez przyczyny z uwagi na na inflację, z uwagi na problemy gospodarcze, na zalew towarami z Ukrainy, z uwagi na no, wprowadzany bardzo szybko, bardzo nachalnie, tak zwany Zielony Ład i tak dalej, i tak dalej. Te protesty rolników, które obserwujemy czy w Polsce, czy w krajach zachodniej Europy, to jest oczywiście pewien wierzchołek góry lodowej. Natomiast władza próbuje nas przekonywać, że wszystko idzie. Zgodnie z planem, albo prawie zgodnie z planem, że Ukraina ma szansę na zwycięstwo, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, jeżeli przyjrzymy się tej rzeczywistości tak, taką, jaką ona jest, zobaczymy tę rzeczywistość jak, taką, jaką ona jest, no to warto chociażby sięgnąć po, po dane statystyczne. Jeżeli powołamy się tutaj na. European Council, Council on Foreign Relations, czyli jeden z czołowych takich ośrodków eksperckich w Europie, Europejską Radę Spraw Zagranicznych. i To ta, ten think tank, ten ośrodek ekspercki przeprowadził badania nastrojów związanych właśnie z wojną na Ukrainie w 12 krajach. Unii Europejskiej i z tych danych wynika, że zaledwie co dziesiąty obywatel Unii Europejskiej wierzy w to, że Ukraina zwycięży. To jest, szanowni Państwo, pokłosie tych ostatnich dwóch lat. Tymi badaniami zostały objęte kraje także graniczące z Ukrainą, jak Polska, Rumunia, Węgry, ale także kraje zachodniej Europy, jak Francja, Niemcy. Portugalia, Hiszpania, Holandia czy, czy Austria. Natomiast, natomiast tutaj widać, że te nastroje są bardzo kiepskie i no, kiepskie w takim znaczeniu, że bardzo pesymistycznie oceniają to, że po prostu Ukraina zwycięży. Jeżeli do tego dodamy takie doniesienia, jak chociażby dziennika New York Times, który, który no podsumowując, podsumowując odwrót sił zbrojnych Ukrainy za pisze wprost, że morale armii ukraińskiej, morale sił zbrojnych Ukrainy jest bardzo złe, że to morale. Systematycznie słabnie w następstwie po pierwsze nieudanej, tak zwanej kontrofensywy z roku 2023, następnie z usunięcia ze stanowiska generała Waleria Załużnego No i wreszcie upadek, upadek tej obrony w awd To wszystko działać ma katastrofalnie na to, na to morale. I to nie, oczywiście to nie, to nie wszystko. To nie wszystko to, co możemy się, czego się możemy dowiedzieć z mediów, z mediów zachodnich, które już coraz więcej piszą takich, opisują te kwestie zgodne z prawdą. Nie to, co powinno zdaniem decydentów być napisane, ale to, co po prostu przebija się do, do tej świadomości społecznej, podobnie jak agencja Reutera. Reuters pisze wprost, że Ukraina ma potężne problemy. Z liczbą żołnierzy, pisze, że Rosja miażdży Ukrainę przewagą, jeżeli chodzi o rezerwy, jeżeli chodzi o inicjatywę strategiczną. No tutaj Roy agencja Reutera pisze wprost, że Ukraina, czy ukraińska armia, znajduje się w ponurej rzeczywistości. Staje w obliczu tej ponurej, ponurej rzeczywistości. Brakuje jej żołnierzy, amunicji i tak dalej, i tak dalej. I to pisze agencja, która no jeszcze w roku 2022 właściwie peany można powiedzieć głosiła na, pod adresem Sił Zbrojnych, Sił Zbrojnych Ukrainy. Natomiast też warto zauważyć, że jeżeli chodzi o te dane statystyczne, twarde dane statystyczne dotyczące z, 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 zabitych, rannych, zaginionych, wziętych do niewoli, dezerterów, no to tutaj jest ol, olbrzymia propaganda panuje po, i, i trudno mówić o jakichś ko konkretnych, wiarygodnych szacunkach, ale rzeczywiście to, co wyziera wprost z zachodnich mediów, to potężne straty, potężne straty i katastrofalny stan państwa ukraińskiego. Gdyby nie ta kroplówka finansowa z zachodu, to byłoby, to byłoby no jeszcze jeszcze gorzej, właściwie no, tutaj można się domyślić, co by, co by było. Natomiast jeżeli chodzi o te przekazy medialne, to warto zwrócić uwagę także na to, co przekazują obecnie Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone, które informują sojuszników, że Rosja, ta Rosja, która miała upaść, ta Rosja, która po dwóch latach wojny na Ukrainie już miała praktycznie przestać istnieć, a gospodarka miała się totalnie załamać, to ta Rosja, która z chipów w pralkach i lodówkach wymo miała wymontowywać rakiety, może umieścić na orbicie okołoziemskiej broń jądrową. Też agencja Bloomberg, tutaj powołuje się na agencję Bloomberg, podaje takie, takie informacje. Jest straszenie sojuszników Stanów Zjednoczonych o tym, że Rosja, jak gdyby nigdy nic, jak gdyby ta, nie istniały jakiekolwiek problemy, może po prostu umieścić broń jądrową na orbicie okołoziemskiej. Ja przypomnę tylko, że Państwo będziecie widzieć na ekranach zrzut z ekranu jeszcze z roku 2022 roku, gdzie, gdzie jest mowa o tym, że pralki i lodówki z Europy mają być przerabiane na czołgi rakiety i rakiety itd. Tak to oczywiście są bzdury i, 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 i propaganda, natomiast tu się okazuje, że, że, że Rosja ma mieć takie technologie i mieć takie możliwości, że bez problemu może umieścić tego typu broń, jak broń jądrową właśnie w przestrzeni kosmicznej. Oczywiście strona rosyjska zaprzeczyła, że ma takie zamiary, natomiast Władimir Putin stwierdził, że Rosja rozwinęła zdolności kosmiczne obecnie na, tym, na takim poziomie, które są podobne, porównywalne do zdolności, zdolności amerykańskich. No to, szanowni Państwo, najlepiej pokazuje, w jakim stanie jest gospodarka rosyjska, w jakim stanie jest rosyjskie państwo. W żadnym razie nie można mówić tutaj o zapaści. Ci wszyscy, którzy właśnie próbowali próbowali wzywać do tego, żeby NATO interweniowało na Ukrainie po stronie sił zbrojnych tego państwa, aby zamykać przestrzeń powietrzną nad Ukrainą przez, przez siły powietrzne NATO, a jednocześnie ryzykując wojnę z Rosją. No, jakże się mylili, jakże się mylili. Mieli rację wszyscy, wszyscy ci, którzy od samego początku mówili, że z Rosją należy rozmawiać. Rosjan należy słuchać, należy próbować ich zrozumieć, i w żaden sposób nie eskalować napięcia, ale dążyć do pokojowego rozwiązania tego konfliktu i do, do tego, aby usiąść przy stole rozmów. Wiemy doskonale, jak destrukcyjną rolę odegrał Boris Johnson, premier Wielkiej Brytanii w 2022 roku, który namawiał Ukraińców do walki. Mimo iż wiemy już dzisiaj, ta realna szansa na, na rozejm, na rozmowy pokojowe, po prostu była. I to powinno nam jasno uświadomić, szanowni państwo, że ci wszyscy, którzy uwierzyli we własną propagandę, są ludźmi nieodpowiedzialnymi, są ludźmi, którzy. Tak naprawdę nie mają takiej, takich dyspozycji intelektualnych do tego, aby kierować losami, losami społeczeństwa. No wystarczy spojrzeć na tych wszystkich, którzy właśnie w Polsce stwierdzili, że przewaga NATO, moca, czy taki mocar anglosaskich jest tak olbrzymia, że, że Rosja się tutaj załamie. No to podczas gdy w, w, lutym, w tym miesiącu, w lutym 2024 roku widzimy, że Wielka Brytania testuje pocisk Trident, czyli. Pocisk balistyczny wystrzeliwany z pokładu okrętu podwodnego, który jest zdolny do przenoszenia głowicy jądrowej, gdzie dochodzi do bardzo wstydliwego incydentu dla marynarki wojennej Wielkiej Brytanii nie jedynego zresztą wstydliwego incydentu w tym miesiącu gdzie, gdzie doszłoby być może także do, do zabicia wielu, wielu ludzi i no, trzeba, trzeba jasno powiedzieć, że ten test zakończony niepowodzeniem pocisku, pocisku Trident też pokazuje, jak, jak przeszacowane są zdolności Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o odstraszanie, jeśli chodzi o potencjał militarny, to także awarii okrętów, Marynarki wojennej Wielkiej Brytanii, trzy, nie mówiąc o kurczących się wojskach lądowych, bardzo nikłej sile pancernej tego państwa, i tak dalej, i tak dalej. Musimy sobie zdawać sprawę, że dzisiaj. Ani Polska, ani większość państw Unii Europejskiej nie jest przy, przygotowana do jakiejś wielkiej wojny, do potężnego konfliktu. To są, to są bzdury. Musimy sobie zdawać sprawę, że Polska nie ma systemu obrony cywilnej. Skoro większy kraj z silniejszym przemysłem zbrojeniowym, z lepiej funkcjonującą obroną cywilną, mam na myśli Ukrainę. Wygląda dzisiaj tak, jak wygląda. Stracił ponad 20% swojego terytorium ma zrujnowaną infrastrukturę, zrujnowaną gospodarkę y, tragiczną sytuację demograficzną y, bardzo wiele ofiar, jeśli chodzi o siły zbrojne. Y, no to można sobie wyobrazić sytuację, co by było, gdyby, gdyby doszło do, jakiej, do rozszerzenia się tego, tego konfliktu. W interesie, dobrze pojętym interesie państwa polskiego nie jest przyłączanie się do kolejnych pakietów sankcji, ale wywieranie presji na to, aby jak najszybciej zakończyć konflikt na Ukrainie, usiąść do stołu rozmów, podpisać rozejm, a następnie traktat pokojowy i przystąpić do rozmowy o nowym układzie bezpieczeństwa zbiorowego w Europie. Dziękuję państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały Polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.